Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Przykłady zwycięstw w dziejach apostolskich. Przykłady zwycięstw nad demonicznymi siłami przytoczone przez nas we wczorajszej części lekcji zostały zaczerpnięte z okresu pobytu naszego Pana na ziemi. Jednak tego rodzaju zwycięstwa nie były ograniczone tylko do tego okresu. W dziejach apostolskich czytamy o dalszych zwycięstwach naśladowców Jezusa nad demonicznymi mocami. Oczywiście nie powinno nas to dziwić, jako że Mesjasz obiecał swoim wyznawcom, że Duch Święty będzie z nimi, gdy On odejdzie do nieba. Jednocześnie, jak dobrze wiemy, wielki bój między Chrystusem a szatanem, choć rozstrzygnięty na krzyżu, będzie się toczył aż do końca świata. Tak więc wyznawcy Jezusa również po Jego w niebo wstąpieniu muszą uczestniczyć w walce, zwłaszcza jeśli działają, by wypełnić ewangeliczne zlecenie. Przeczytaj poniższe przykłady zwycięstw nad siłami zła. Czego możemy się z nich nauczyć w kontekście współczesnej ewangelizacji? Dzieje apostolskie 5:12-16. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicę wynoszono chorych, kładziono na nosze i na łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wiele przynoszących chorych i dręczących przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. 3 rozdział od wiersza 1 do 11. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I wniesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzono codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzył na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mamy, lecz co mamy, ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. Ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. 16 rozdział. Werset 14-18. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do mnie prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. A gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczynka, która miała ducha wieszczego, a która przez swe wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nimi, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
W tych przeczytanych przed chwilą wersetach opisany jest niezwykły przypadek. Oto opętana dziewczyna wspominała Boga Najwyższego. Jej słowa wyrażały doniosłą prawdę. Jednak Paweł nie chciał w żaden sposób powoływać się na to świadectwo. Wiedział, na czym polega podstęp. Nadzwyczajne zdolności przejawiane przez tę dziewczynę, przynoszące wymierne zyski jej właścicielom, nie pochodziły od Boga, a apostoł dobrze o tym wiedział. Gdy dziewczyna na widok Pawła i jego współpracowników wołała, iż są oni sługami Boga Najwyższego, nie miała na myśli prawdziwego Boga, ale najprawdopodobniej kananejskiego bożka o imieniu Elion Najwyższy. Oto jak łatwo przy pomocy słownej pułapki kłamstwo może być przyjęte jak prawdę. Przeczytaj jeszcze raz poprzednie wersety, zwracając szczególną uwagę na informację o tym, iż niektórzy ludzie mieli nadzieję, że jeśli choć cień Piotra padnie na nich, zostaną uzdrowieni. Jakie ostrzeżenie niesie ten fragment księgi dla chrześcijan, zwłaszcza gdy w swojej pracy dla Pana odnoszą oni sukcesy. Dziękuję bardzo.